Cześć, manową ludzie, jestem Taku i dziś chciałbym Wam przedstawić serwer Atomic RP, wyspę Asgard. Eee, co ona oferuje? Tak, Szybka reklama serwera, na którym jestem No Na pewno wymuszoną pierwszą osobę w pojazdach, co sprawia, że pościgi są bardziej realistyczne, bardziej je czuć. I są, myślę, że całkiem ciekawsze wrażenia, jeżeli chodzi o jazdę. Jeżeli każdy ma wymuszoną pierwszą osobę, e, no jak widzicie, tutaj była, był pościg za samochodem. Teraz mamy ucieczkę, bawimy się w drugą stronę. E, wymuszenie pierwszej osoby daje nam to, że jest pewien realizm, tak? Jeżeli znikniemy radiowozowi. Radiowozowi? Dobrze, chyba radiowozowi, ze zakrętem gdzieś tutaj wyskakujemy. Wyobraźcie sobie, skręcacie w realnym życiu zakręt szybko na uliczkę. Policjan tego nie wyłapuje i przejeżdża dalej. Dlatego jest to całkiem fajna opcja do zabawy. Mam na serwerze również zaimplementowany handling. Rebel ma VMAX 220, radiowóz tutaj 300 aktualnie. Ale gdy wiedział on off-road, to radiowóz policyjny lub inny sportowy, super samochód, whatever, cokolwiek, co nie jest przystosowane do off roadu no przestaje jechać, tak? Przestaje, no to nie jest już ta jazda, tak? Sterowność znacznie spada, prędkość również i taki rebel zyskuje ogromną przewagę w offroadzie, dlatego ee... od teraz samochody nie są tylko zabawką, którą kupujesz i która szybsza ta lepsza, tylko jeszcze jest różne zastosowanie tych samochodów. Odrzut w kałachu, jak widać, jest dosyć spory. Można nim strzelać za osłony, tak samo SMG. SMG jest troszeczkę mniejszy. Ale wiadomo, broń długa to jest broń reprezentacyjna, więc ona jakiegoś ultra odrzutu nie musi mieć, a przewagę również jakąś tam na pewno daje. Teraz mamy shotguna oczywiście. Co eee, shotguna to jego odrzut jest dosyć konkretny, realistyczny moim zdaniem. Fajnie to wygląda. Eee, no i na pewno będzie się fajnie z tym bawiło też, nie? Eee, mamy też tutaj z broni zwykłej. No, nie jest już taki tragiczny, ale odrzut jest jednak... No, fajny moim zdaniem. Jest to wszystko spoko. Można też strzelać bronią za osłony, wiadomo. E, Przełącza nam wtedy automatycznie postać na pierwszą osobę, więc nie jest to takie proste, tak? Jeżeli no, chcemy niwelować kropki, dlatego też e, jest wymuszona pierwsza osoba przy strzelaniu. Mamy też snajperkę, której odrzut jest kosmiczny, zaraz możecie zobaczyć na tym przykładzie. No i co, zbroń to by było na tyle z odrzutu. Mamy również e, customowe interiory, lub takie z GTA Online, zależnie. E, aktualnie widzicie kościół. Za chwilę przeniesiemy się do dwóch klubów. Jeden klub jest, jest online, który jest interiorem, gdzie trzeba, właśnie teraz się pokazuje, gdzie trzeba wejść przez teleport. A drugi jest otwartym po prostu e, interiorem, do którego może wejść każdy przez normalne drzwi, e, które się otwierają, co dodaje więcej imersji na pewno. Jak działa tejzer się zapytacie na serwerze, no to już wam pokazujemy. Po z zera dostajemy czarny ekran, nasza postać się trzęsie, e, upada na ziemię i nie rusza się. Jest ograniczona też regulaminowo, żeby LSP nie masminowało tego, więc myślę, że całkiem spoko. E, jeżeli chodzi o bójki, to podczas bójek mamy na pewno fajne efekty wizualne, takie jak Defocus, e, lekko przybielony ekran yy, oraz trzęsienie się kamery, tak? Tutaj Tadar. zobaczcie, jak to wygląda z trzeciej i pierwszej osoby całkiem spokojnie nie jest to jakieś ultra mocne. Jak zauważyliście, filmik jest całkiem ciemne. Może nie całkiem ciemne, ale dosyć ciemne. Jest to spowodowane tym, że każdy z graczy ma wgrany przy wejściu na serwer e, mod graficzny, który przyciemnia wszystko. Noc jest bardziej głęboka, jest bardziej realistyczna. No jak widać, te światła dużo dają w nocy, tak, długie, krótkie e, znaczy drogowe po prostu mijania i, i ich brak no, dodaje też to fajnego fajnego tutaj klimatu i Regulaminowo umożliwia w nocy fajne akcje RP przez organizacje, które się bawią właśnie w gangsterkę. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy też markety dla naszych gangusów, w których można kupić kajdanki, magazynki, kamizelki, latarki do broni, i inne bajery. Jak to zaimplementować? Zapytacie do broni, jak już to kupimy. Wyciągamy sobie klamę, otwieramy kwipunek. Przechodzimy sobie do malowania broni. Klikamy i po prostu używamy. Wtedy nasza broń zaczyna się malować. Dlatego myślę, że to jest całkiem spoko, bo w niektórych mm, miejscach na naszym świecie no nie da się tego w ten sposób zrobić i jest to całkiem spoko, że można w każdym momencie sobie to przymocować, tak? Albo dla kogoś kupić i mu przekazać te rzeczy. Więc to jest całkiem spoko. Yy, Magazynę ładujemy tak, że jak nam się skończy amunicja, po prostu yy, używamy go i wtedy nam wbija yy, amunicja dodatkowo. Jeżeli chcemy kamizelki użyć, tak jak tutaj teraz użyłem, to trzeba po prostu ją założyć i też nam daje dodatkowy HP. Jeżeli chodzi o strzały w terenie yy, pozamiastowym, tak? no to nie wszystkie są rejestrowane w bazie LSPD, czyli powiedzmy 20% yy, z tych strzałów, które wystrzelamy poza miastem trafią do, w powiadomieniu do LSPD. Jak widzicie tutaj kolega strzela sobie yy, i no nie każdy strzał jest zarejestrowany na się. Też całkiem spoko, myślę, że będzie to fajnie wykorzystywane w formie fajnego, ciekawego roleplayu, czy tam jakichś strzelanin gangów, że się pojawi jakieś, no wiadomo, poza miastem nie każdy strzał musi być odnotowany, nie? Dlatego też to zrobiliśmy. Mam różne prace też na serwerze, tego się już raczej dowiecie, gdy na niego wejdziecie, yy, pogracie. No, i co? Teraz może Wam pokażę, jak na ten serwer najzwyczajniej w świecie dołączyć. Także. Przechodzimy dalej. Jeśli chcemy dołączyć na nasz serwer, to musimy tak. Na początek dołączyć do Discorda. Więc musimy wejść na stronę atomic.rp.pl. Tam mamy Discorda. Klikamy, dołączamy sobie na spokojnie. Przechodzimy sobie do Discorda. No, i wyskakuje nam serwer Atomic RP oraz bot. Musimy się zweryfikować. Wchodząc na kanał, jeszcze chwila yy, parę tam nadziei yy, informacji. Wchodzicie w kanał Info, on Was yy, najbardziej interesuje. Tutaj jest yy, napisane, że jeżeli chcecie yy, zweryfikować swoje konto, musicie yy, odczytać wiadomość od bota, który weryfikuje wasze konto. Musimy nasze konto połączyć yy, z Discordem. Znaczy, inaczej, musimy połączyć nasze konto Discord ze Steamem. Jak to robimy? Wchodzimy właśnie w tą wiadomość od bota, klikamy sobie w link i tutaj wszędzie sobie na spokojnie kontynuujemy, tak? Wchodzimy sobie do ich weryfikacji, kontynuujemy. Mamy tutaj login with Discord, logujemy się przez Discorda u tego bota. On nas autoryzuje. I teraz logujemy się przez Steam'a, co jest wymagane, aby przejść weryfikację. Jest to antyspam też na serwerze i zabezpieczenie, żeby nie grały dwie osoby na jednym koncie z Steam, ponieważ potem dziwne akcje są, ktoś dostał bana, ktoś płacze, dlatego każdy gracz musi na, u nas mieć osobne e, konto. Dobra, zalogowaliśmy się do Steam'a, dostajemy teraz kanał rangi do nadania. Okej, okay, nieważne. Przechodzimy sobie do 5 e, i wpisujemy Atomic RP. I teraz tak, mamy wyspę Midgard i Asgard. Midgard to jest zupełnie inny serwer, mi się nie przejmujcie, to jest znowu WLK, yy, inne zasady. Wchodzimy sobie na Asgard i w momencie, gdy próbujemy się połączyć na serwer, wyskoczy Wam okienko. Okienko, które poinformuje Was o tym, jaki jest Wasz login i hasło. Będzie Wam on potrzebny. Do czego? Do zdania WLK. Yy, więc sobie spisujecie te loginy, te hasła i przechodzicie sobie do strony internetowej atomicrp.pl ponownie. Wchodzicie sobie na whitelist, i tutaj wpisujecie swoje dane. Po wpisaniu tych danych, przyniesie was na stronę, gdzie zdajecie test na WLK. Jest tam różna ilość pytań, e, różnią się one od siebie, są mieszane za każdym razem, dlatego nie powinno być szybko testów ściąganych. E, no i jak już zdacie ten test wasz, to wtedy przechodzicie sobie z powrotem do FiveMA, logujecie się i wyskakuje wam informacja, że musicie zrobić screena. Tego e, zdanego waszego testu, idziecie z nim na Discorda, e, na odpowiedni kanał. Jak się na niego dostać? Wchodzicie do rangi do nadania, klikacie e, dołączenia ikonkę do e, Midgardu, szukacie kanału. Szukacie kanału, który jest w, na, w kwadratowych nawiasach e, A i rozmowa o WL, -kę. prawdopodobnie to będzie. E, rozmowa o nadanie WL. Dokładnie. E, wchodzicie sobie na ten kanał i czekacie, aż was administrator przyniesie na kanał. Gdy już się tak e, mniej więcej e, wbijecie na ten kanał to odznaczacie sobie ten ikonkę Midgardu, żeby Wam nie zaśmiecało jakimś innym serwerem Discorda i po prostu czekacie, aż ktoś Was przeniesie i z Wami porozmawia o WLK. Jak zdacie, to wbijacie na serwer, jak nie zdacie, no to trudno. To by było na tyle. To było bardzo szybkie przedstawienie możliwości tego serwera, a jest ich naprawdę ogrom. To tylko jest taki mały promil tego, co się tam znajduje. Myślę, że całkiem spoko, będziecie się na nim bawić, jeżeli nie no to sorry, jeżeli tak, no to fajnie, cieszymy się eee, więc co, to by było na tyle widzimy się w kolejnych filmach, wbijajcie na serwer pograć, roleplay, nie deadmatch trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych fun momentach lub innych filmach